Słuchajcie, jesteśmy na planie teledysku Mei Fazi Dono Double One. Cztery elementy. Zbliżamy się teraz na miejsce i porozmawiamy z twórcami. Elementy, kochana kultura, nie pomyliłeś kategorię, co to za żenada, bywać tu nie wypada. Przedstawiam tutaj mojego idola rzutowego. Zwykła szara myszka jest. Dla mnie jesteś taką myszą bardzo kolorową, która daje mnóstwo radości, mnóstwo uśmiechu. O, nawet tutaj jest mysza Dona, jakbyś mógł skoczyć myszę, ale ona się schowała za krzakami. Jest niby depilowana mysza. Witam na mojej chacie, ja tu mieszkam, to jest moja nora, także zapraszam, za chwilę was uprowadzę. Mało jest takich fajnych myszek. Akurat to jest to hasło, co powiedział, słynne hasło naszego prezydenta. Jak przywitał Friend Indeed miało być, tak? A jest Friend Indeed, no jest mysza z Dickiem, tak? Jak to nasz prezydent zareklamuje cokolwiek, no to... Po angielsku. Po angielsku i powie, no to potem z tego powstają właśnie takie rzuty. A skąd w ogóle pomysł na myszę? Na myszę? No to na mnie myszę, moja droga, no to pomysł się wziął tak dawno, że nie pamiętam. Dlaczego tak dokładnie mysza? Był kumpel, który malował koty i to był na pewno główny powód. Się rozstały nasze drogi. Jak Tom i Jerry trochę. Tom i Jerry, jak on miał tego kota, ja mówię, dobra, to ja robię myszę i się ganiam po mieście. No, to chodziło, no, że była konkurencja, bo jak jest dwóch kompi, którzy jedno robi jedno, drugi drugie, no to nakręcaliśmy. No. I tak to ruszyła maszyna. On już nie maluje tych kotów, a że po 18 latach ciągle to myszy trzeba trzaskam. Jest mysza i jest kolorowo. No, chodzi o to, żeby się do niej uśmiechać i żeby być po prostu szczęśliwym w życiu, a nie tylko mędzić i marudzić. To jest ten przekaz, prosty. Będziemy malować taką myszę, zaraz ci pokażę projekcik, jak ty to oceniasz. Może być? Serio? Serio. Weź to wyrzuć. Cztery elementy. Mamy DJ-a, mamy MC, mamy graffiti i mamy breka. Sprzęt jest. A właśnie o co chodzi, bo ja kiedyś przez chwilkę coś tam malowałam jako dzieciak, nie bardzo mi to wychodziło, ale z dwa pociągi pomalowałam. O proszę. Ale to były takie chyba montany, tak? Były takie? Tak, montany to są najbardziej popularne, a teraz tych producentów jest znacznie więcej. I ja nie mam swojej ulubionej firmy, maluję jak widzisz większością marek, które są na rynku w Polsce i im to jest wszystko jedno, jaką farbą maluję, bo ważne jest jak chodzi rękę, a nie czym malujesz. Ale pokazywałeś u siebie na fanpage'u, koniecznie sprawdźcie, Franek Mysza, jak właśnie zachowują się farby po jakimś czasie, że była na czerwona fajna myszka i po jakimś czasie była po prostu transparentna. To jest jeden producent chiński, znaczy no, polski, no nie chcę wymieniać tej marki tutaj, mam, ale jest jedna farba, która znika po roku. Najtańsza, tak. Najtańszy farb nie kupujcie. No. Po prostu one wtedy się, szczególnie czerwone na słońcu, stają najbardziej w kości. Ja jeszcze pamiętam, że były farby slimy, a czy coś pomiędzy, jeszcze są jakieś... Końcówek? Końcówek jest masa, to jest, wiesz, końcówek jest od cienkich skiniaczy po faty, czyli grube. I też każdy producent ma swoje, wiesz, różnią się kolorami, różnią się... kreską, tak, głównie kreską i ciśnieniem, jakie podają farby. Także tutaj no, końcówek na kwałcie to ma chyba jest 400. O kurczę, a ja myślałam, że jest 4. Nie, to jest tego... Jak 4 elementy. 4 elementy. Ile z reguły trwa takie powstanie takiej myszy? No tutaj trochę dłużej, bo jest wiele szczegółów, ale jak robię tak na mieście, no to do 15 minut i pojawiam się i znikam. Taka proporcjonalna, ładna, malutka myszka. O ile ona jest pełnoletnia, nie? Kranek. 18 ma. No właśnie. Czyli 2005 to 19. Ile tak realnie, gdybyś miał dać radę młodym graficiarzom, potrzebują czasu, żeby właśnie mieć to całą wiedzę odnośnie jaka kreska do czego, jaka końcówka do czego, pewnie się dalej uczysz jeszcze. Ja się uczę, ja to robię odruchowo już intuicyjnie, ale wielu ludzi mnie też pytam w tych TikTokach czy innych rzeczach, portalach, no to trzeba malować, przede wszystkim malować, a nie siedzieć w domu i ćwiczyć nawet, oczywiście na kartce też, ale
jeśli jakiekolwiek masz puszki czy końcówki, nieważne jakie, nawet te najtańsze, idziesz na ścianę i rąbiesz. Heta się musi świecić, oryginalny tombak. Piękna, jestem zachwycona. W sypialni bym sobie ją zrobiła, nad łóżkiem. Ta ręka musi pracować, jak ręka nie pracuje, to jest tak jak z każdą pasją, czy to jest jazda na BMX-ie, czy czymkolwiek, to musisz to robić, żeby się tego nauczyć. To nie jest tak, że się nauczysz tego w dzień, w tydzień czy w miesiąc, tylko to trwa w moim przypadku latami, więc nawet po paru latach, jak zaczynałem malować chyba w 97 roku, no to w 2000 chyba dopiero tak trzecim, czwartym dopiero poczułem, jak ta ręka chodzi, także to wymaga wielu tysięcy wypsikanych farb tak naprawdę, a nie, że się w tydzień czy w weekend coś nauczy malować. No to tak jest z mikrofonem, w sumie 20 lat trenuję. Dalej mam dużo nauki. Nie, a tutaj akurat chodzi o ruch ręką, który jest wyuczalny moim zdaniem i da się go nauczyć po prostu, żeby ta linia była płynna i... Okej, okay, a powiedz mi, jak jest z karami? Bo na pewno masz trochę na końcu klientów, bo... Jeszcze słyszę, nie. Czyli jesteś nieuchwytny, no to dobrze. Nie, no oczywiście, że się zdarzają mniejsze lub większe wpadki. Też o wszystkich nie mogę powiedzieć. Uważam, że trzeba to robić z głową, tak jak wszystko. Tak jeździmy samochodem, nikt nie jeździ zawsze 50 po mieście. I tak samo jest z malowaniem, no, nie zawsze się maluje ściany legalne, ale staram się wybierać takie ściany, które no, nie są na tyle przypałowe, żeby na przykład wzbudziły jakieś podejrzenia albo kogoś denerwowały, że je zniszczyłem. No właśnie i tutaj jest chyba sęk i meritum, że to nie są bezgroły, wiesz, gdzie po prostu niszczysz jakieś fajne budynki, jest, tylko ty je upiększasz po prostu. Ja staram się wybierać ściany, które są zniszczone. Ja robię metamorfozę jak gastrolowa w tych rewolucjach kuchennych, jak widzisz kuchnię, która jest obstrana i ją zmienia, wiesz, fajny lokal. Tak jak ja widzę ściany, które jest obstrane i potagowane jakoś chamsko albo jakoś naprawdę jest zniszczone. To wtedy wpadam ja i nawet jak to jest tak lekko szkołowe miejsce, no to ludzie jest odzew taki, wiesz, społeczeństwa, że no kurczę, no gość robi coś, czyli poprawia, czyli naprawia. Więc no... W zasadzie do czego się przyczepić, nie? No nawet straż miejska, czy właśnie służby przyjeżdżają, czasem zbijają złą piątkę proszą mnie o wlepki i mówią do pana, znaczy przepraszam bardzo, ale moja córka, czy tam syn jest pana mi bardzo poprosiła o naklejkę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest najpiękniejsza myszka na tej szerokości geograficznej i piękniejsze niż nigdzie. Cieszę się, że moje myszki tak podniecają. W całym Neapolu nie ma takiej myszy w tym miejscu. Niech idzie w świat, obraz i przekaz. Bądźcie prawdziwi, róbcie to, co kochacie. Dziękuję.